Zaprosiliśmy Was tutaj dzisiaj, aby przedstawić stanowisko wojewody zachodniopomorskiego, pana Krzysztofa Kozłowskiego, w kontekście skargi, która została złożona przez radnego pana Krzysztofa Szpytko. Na sposób głosowania, przypomnę tylko, czego ta skarga dotyczyła, sposobu głosowania, jaki odbyło się głosowanie nad odwołaniem przewodniczącej wtedy Joanny Agatowskiej, a co gorsza, również nad powołaniem nowego przewodniczącego w postaci tutaj w osobie pana Krzysztofa. Zakwestionowaliśmy to skargę do wojewody, ponieważ uważamy, że to, co się stało, w sposób, w jaki głosowania się odbyły, są po prostu nielegalne i w konsekwencji dłuższego czasu może to spowodować nieważność uchwał, nieważność powoływanych obrad. To słowa wstępu, które ja oczywiście oddaję głos panu Krzysztofowi, żeby przedstawił, bo to on jest głównym inicjatorem tej całej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak kolega Jarek wspomniał, złożyłem w dniu 9 marca 2017 roku w odpowiedzi niejako, czy w reakcji na tę formę głosowania, która odbyła się podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miasta w dniu 6 marca 2017 roku, odwołującej panią Joannę Agatowską z funkcji przewodniczącego Rady Miasta, powołującej pana Tadeusza Ścignińskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta i również powołania kolejnych dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta. Pan wojewoda potrzebował oczywiście troszeczkę czasu, aby się móc do tego pisma skargi, bo tak mniej więcej można to ująć, odnieść. W dniu wczorajszym, w dniu, kiedy również odbywała się sesja Rady Miasta Świnoujście, także no, ta odpowiedź jest praktycznie jeszcze ciepła, wpłynęła do mnie w odpowiedzi pana wojewody. Przyznam się Państwu szczerze, że nie miałem jeszcze czasu, aby tak naprawdę dogłębnie się wczytać w to, co pan wojewoda napisał. Natomiast pewne refleksje i pewne wnioski już można by było przedstawić. Ale nim to zrobię, pozwolę sobie Państwu przedstawić taką krótką retrospekcję tego pisma, bo pismo jest oczywiście o charakterze prawniczym, ma swoje obligatoryjne treści, które niekoniecznie trzeba przytaczać, bo one nie mają dla dzisiejszego spotkania większego znaczenia. Pozwolę sobie Państwu przekazać po naszym spotkaniu kopię tego dokumentu w całości i będą Państwo mogli to pismo do własnych celów wykorzystać. Tak jak powiedziałem, te najbardziej istotne kwestie pozwolę Państwu, że odczytam, a potem się po prostu krótko do nich jeszcze odniosę. Pismo datowane przez pana wojewodę dnia 27 marca 2017 roku, tak jak wspomniałem, wpłynęło wczoraj na adres Rady Miasta Świnoujście. Szanowny panie radny, odpowiadając na skargę z dnia 9 marca 2017 roku, w której kwestionuje pan zgodność z prawem uchwał podjętych przez Radę Miasta Świnoujście w dniu 6 marca 2017 roku. I tutaj są przytoczone trzy uchwały, tak jak wspomniałem, dotyczące odwołania, powołania i kolejnych powołań. Nie będę ich tutaj dokładnie przytaczał, w sprawie wyboru i tak dalej. Uprzejmie informuję, iż akty te były przedmiotem postępowania nadzorczego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, w wyniku którego nie stwierdzono, iż zostały one podjęte z istotnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Kolejna treść może mieć istotna. Przechodzimy do tej, która zawiera konkrety. W polskim systemie prawnym nie istnieje legalna definicja głosowania tajnego. W tym zakresie zachowuje aktualność wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok w tym sąd podkreślił, że w ustawie o samorządzie gminnym i powiązanych z nią aktach prawnych nie ma definicji tajnego głosowania i dlatego należy przyjmować jego potoczne znaczenie ze słownika języka polskiego jako głosowanie przeprowadzone w sposób niepozwalający ustalić, jak kto głosował. Ratio legis regulacji zawartej w artykule 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest zapewnienie warunków niezależnego i wolnego od presji i nacisków z zewnątrz wyrażenia swojego stanowiska w sprawie poddanej pod głosowanie, w tym także gwarancja, że treść oświadczenia głosującego nie zostanie ujawniona osobom trzecim, myślę, że ten fragment jest teraz bardzo istotny, bez jego woli. A zatem głosowanie tajne polega na zagwarantowaniu głosującemu takiego sposobu oddania głosu,
by jego treść nie mogła być poznana przez pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu. Jest to cytat, powołanie się na tekst pani Doroty Dąbek, Prawo Miejscowe Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Wotec-Kluwer, Polska S.A. Przyjąć należy, iż okoliczność, że część radnych Rady Miasta Świnoujście nie głosowała w sposób tajny, pomimo stworzonych warunków dla zabezpieczenia tajności głosowania, nie stanowi naruszenia wymogu tajności głosowania, tym samym nieważności oddanych w ten sposób głosów. Dlatego też kontrolując uchwały, tutaj są wymienione te trzy uchwały, organ nadzoru uznał, że brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności tych aktów, albowiem nie doszło do naruszenia artykułu 19 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, ani prawa miejscowego w postaci paragrafu 58 statutu gminy miasto Świnoujście i podpisane wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski. Szanowni Państwo, poczytałem Państwo w dużym skrócie oczywiście tekst, który przyszedł pocztą, został skierowany do mnie przez pana wojewodę. Oznacza to krótko, nie więcej, iż pan wojewoda nie stwierdził naruszeń prawa podczas tej słowetnej sesji w dniu 6 marca 2015 roku. Szanowni Państwo, dwa słowa, jeżeli pozwolą Państwo, odniosę się do tych sformułowań, które tutaj się znalazły, które odczytałem. Wojewoda Góralny stwierdził, że nie stwierdził, że uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem przepisów prawa. Natomiast w tym tekście nie znalazłem żadnego odniesienia, iż jeżeli doszło do naruszeń prawa, jakie one były. Jeżeli ktoś stwierdza, że nie zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa, to wydaje się, że można domniemywać, iż jakieś naruszenia prawa były. Brakuje mi w tym piśmie takiego wyraźnego, konkretnego odniesienia. Ale oczywiście nie zmienia to postaci rzeczy, że gdyby nawet były nieistotne te naruszenia, to oczywiście wpływu na ważność tych uchwał by one nie miały. Oczywiście zaznaczam, jest to stanowisko pana wojewody. Można się z nim zgadzać lub nie, ale oczywiście szanować na pewno tak. Ale przechodząc do następnej kwestii, pan wojewoda stwierdził, że tajne głosowanie polega na zagwarantowaniu, iż każdy wyborca będzie mógł oddać w taki sposób głos, by treść jego woli nie mogła być poznana przez pozostałe osoby, które uczestniczą w posiedzeniu. Tutaj pan wojewoda powołał się na panią Dorotę Dąbek, Prawo Miejscowe Samorządu Terytorialnego. Powiem Państwu, że nie ma, jak tak przeglądałem, jakiegoś takiego szczególnego orzecznictwa w tym zakresie, dlatego pan wojewoda powołuje się na Prawo Miejscowe Samorządu Terytorialnego, czyli wydawnictwo. Chcę Państwu powiedzieć, że w swoim piśmie do pana wojewody powołałem się również na tego typu orzecznictwo, czyli jakby może inaczej wydawnictwo, które się ukazało, mianowicie wybitny profesor, znawca i specjalista prawa konstytucyjnego, pan Leszek Karnicki w swojej książce Polskie Prawo Konstytucyjne zupełnie inaczej do tej kwestii podszedł. Pan profesor stwierdził mianowicie, że w zasadzie tajności głosowania należy przypisać bezwzględny charakter. To znaczy należy ją traktować jako obowiązek, a nie tylko uprawnienie wyborcy. Mam takie wrażenie, że pan wojewoda przedstawił swoją tezę, iż tak naprawdę to od wyborcy zależy, czy chce swój głos ujawnić, czy też nie. Czyli tak jakby ma ku temu uprawnienie. Natomiast pan profesor Leszek Kamlicki, którego cytowałem, wyraźnie stwierdził, uprawnienie nie. To jest bezwzględny obowiązek w przypadku tajności głosowania. Mamy zbieg w związku z tym takich publikacji. Tak jak powiedziałem, można się z panem wojewodą zgadzać lub też nie, ale trzeba również wziąć pod uwagę, że twierdzenia są również w polskim prawodawstwie zupełnie przeciwne. I zabrakło mi, powiem Państwu szczerze, takiego odniesienia się do tego, o czym wspomniałem w tym właśnie piśmie, do tego, o czym napisał pan Leszek Garnicki, profesor Leszek Garnicki. Pan wojewoda przedstawił swoją publikację, no ale wypadałoby mimo wszystko, aby chociaż skomentować, dlaczego nie akceptuje innego sposobu twierdzenia, rozumowania. Nie ma tego niestety w tymże piśmie. Ubolewam też z tego powodu. Proszę Państwa, zacytowałem Państwu również, iż pan wojewoda odniósł się do
takich przesłanek, które miały wpływ na ujawnienie przez grupę radnych sposobu swojego głosowania, czyli jakby nacisk, ingerencja osób trzecich z zewnątrz w stosunku do radnych, którzy na przykład do końca nie byli przekonani, na przykład, w jaki sposób głosować. Pan wojewoda wyraźnie stwierdził, iż ta część, tu musi się zatrzymać, ta część przekracza jego kompetencje oceny. Nie jest do tego uprawniony, aby w tej sprawie w ogóle się w jakikolwiek sposób wypowiadać. Mimo to, proszę Państwa, pan wojewoda pozwolił sobie w jakiś sposób jednak skomentować to wydarzenie, które miało miejsce. Ja Państwu przed chwileczką to przeczytałem, ale żeby to wyraźnie zabrzmiało, chociaż fragment z tego cytatu. Niemniej jednak takie zachowanie radnych z całą pewnością nie pogłębiło zaufania mieszkańców gminy miasta Świnoujście do organów władzy samorządowej. Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny, funkcjonowanie samorządu terytorialnego łączy się ściśle z kwalifikacjami radnych, na które składają się także ich cechy charakteru i pojmowanie roli, jaką im powierzyli wyborcy. Zachowania niektórych radnych mające na celu ujawnienie sposobu głosowania tajnego na potrzeby kierownictwa politycznego może oznaczać jedynie brak elementarnego rozumienia przez te osoby istoty demokratycznego systemu sprawowania władzy. To jeśli chodzi o tę kwestię, na której już dalej jakby nie chcę komentować. Państwo na pewno mają swoje zdanie na ten temat. Proszę Państwa, pan wojewoda wprawdzie w ogóle w żaden sposób nie jest związany pismem, z którym wystąpiłem, pozwoliłem sobie wystąpić do pana wojewody. Pan wojewoda sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego i absolutnie ma zupełną swobodę oceny, czy te jednostki funkcjonują w sposób prawidłowy. W związku z tym to pismo, które trafiło do pana wojewody, można by było traktować niejako troszeczkę pomocnicze, jako pomocniczo, czyli wskazujące, że mogło dojść do jakichś naruszeń prawa w tym zakresie. Ale proszę Państwa, pan wojewoda w mojej ocenie powinien zbadać jeden bardzo istotny problem, który tutaj się narodził podczas tego głosowania, co do którego ja stanowiska nie zająłem. Ale wydaje mi się, że jeżeli sprawa trafi dalej pod sąd administracyjny, to jest na pewno bardzo ważki argument w sprawie. Proszę Państwa, jeżeli Państwo widzieli, żeby w lokalach wyborczych, w wyborach powszechnych dochodziło do jakiejkolwiek formy agitacji wyborczej, ja nie, ponieważ wiemy o tym, iż taka agitacja w lokalach wyborczych i na zewnątrz lokali wyborczych podczas wyborów jest po prostu zabroniona. Natomiast czy zachowania radnych, którzy pokazują, w jaki sposób zagłosowali, odkrywają kartkę z głosem i kierują ją w stosunku do radnych, którzy zachowali się w sposób prawidłowy i zagłosowali w sposób tajny. Czy tego typu zachowań nie można traktować jako agitacji wyborczej, absolutnie zabronionej w trakcie głosowania? Jeżeli by sąd doszedł do takiego przekonania, to proszę Państwa, oczywiście to w kwestiach teoretycznych rozważamy, to na pewno będzie to ważki argument w ewentualnym procesie, który może w tej sprawie się toczyć. Myślę, że taki wpływ na innych radnych, którzy na przykład nie do końca są przekonani, w jaki sposób zagłosują, a autorytet po drugiej stronie, radny z wieloletnim stażem, pokaże, jak zagłosował, może zasugerować innemu radnemu, w jaki sposób powinien on się zachować podczas takiego głosowania. Dla mnie była to agitacja. Ja to tak odczytałem, ja to tak odebrałem. Proszę Państwa, po co ustawodawca rozróżnił, w jakim celu ustawodawca rozróżnił jawne głosowanie i oddzielił je od tajnego? Miał tym na pewno jakiś cel. Zwłaszcza w tych naszych samorządowych głosowaniach, to tajne głosowanie to jest tylko wycinek, mały wycinek tak naprawdę procedur i sytuacji, kiedy to ono się odbywa. W kwestiach personalnych, właśnie tak jak tutaj miało to miejsce, w przypadku powołania przewodniczącego, wiceprzewodniczących, tak naprawdę wtedy. W innych kwestiach mówimy o głosowaniu jawnym. Jeżeli ten ustawodawca w tym przypadku twierdził, że jest zupełnie obojętne, czy głosujemy tajnie, czy w sposób jawny, to przecież zostawimy taką dowolność radnym. Podejmijcie decyzję. Chcecie głosować tajnie, głosujcie. Chcecie głosować jawnie, głosujcie. Nie. Ustawodawca wyraźnie napisał, że w tej kwestii tajność powinna zostać zachowana. Proszę Państwa,
wojewoda jakby nie wziął moim zdaniem pod uwagę tych kwestii. Również pan wojewoda nie znalazł tutaj, czy nie zajął się, chyba też z tych powodów, o których wspomniałem wcześniej, że nie leży to być może w jego kompetencjach, ale może leżeć w kompetencjach innych organów, które to będą oceniać ewentualnie, tym, jak radni zachowali się podczas głosowania w dniu 28 lutego, podczas sesji nadzwyczajnej, kiedy to nie doszło do odwołania pani przewodniczącej Rady Miasta Joanny Latowskiej, a jak radni, przede wszystkim ci sami radni, zachowali się w dniu 6 marca, kiedy udało się odwołać panią Joannę Agatowską z tej funkcji. Proszę Państwa, od głosowania w dniu 28 lutego do złożenia kolejnego wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej celem odwołania pani przewodniczącej Joanny Agatowskiej minęła niecała godzina. Jakie to fakty wydarzyły się w tym tak krótkim czasie, że zaistniała jakaś przesłanka, żeby ponownie podejść do głosowania? Proszę Państwa, na pewno dla Państwa też jest to jasne i czytelne i wielokrotnie już o tym mówiliśmy, jakie przesłanki się za tym kryją i co decydowało, że radni, którzy potem pokazywali swój sposób głosowania, chcieli w ten sposób osiągnąć. Tak?